Cześć, jestem Agusi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Human Fall. Dobra, trochę się poprzytulaliśmy, bo cieszymy się dalej, że udało nam się tutaj dotrzeć. Piąteczka. W końcu. Piąteczka? Czekaj, piąteczka. Dobra, powiedzmy. Tą oraz wiele innych gier możesz kupić taniej na G2A. Teraz z kodem AGU masz 3% zwrotu na kolejne zakupy. Szczegóły znajdziesz w opisie. Słuchajcie, sprawa jest następująca. Jeśli chcecie kolejny odcinek z Human Fall Flat u Czokleta, bo u niego na kanale pojawi się kolejny odcinek, 2000 łapek w górę pod tym odcinkiem i nie dobiliście u Czokleta 2000 łapek, więc teraz wbijacie w kartę, nadrabiacie to, 300 łapek brakuje, to nie jest dużo, a słuchajcie, taka umowa powiedzmy między nami, wiecie, żeby seria trwała dalej, bo wydaje mi się, że podoba wam się ta seria, a no po prostu musimy mieć jakieś dowody w postaci łapek. Jesteśmy na środku jakiegoś morza i wiesz co, szczerze mówiąc, nie wiem co mamy tutaj zrobić. Tam jest zobacz latarnia morska w oddali. To jest, może tam trzeba jakoś to dotrzeć? Ale co, jak mamy dotrzeć, motorówką? To nie wiem, może na tym statku coś trzeba znaleźć. Poczekaj, bo tu jest na pewno miejsce do wspięcia się. Ja myślę, że... Wiesz co, tam z drugiej strony były jakieś schody, więc ja od razu nie będę się wspinała na miejsce, na które nie da się wspiąć. Przynajmniej tak zakładam, chociaż widzę, że już tam coś się wspiąłeś. Znaczy no, wspiąć się można, tylko tu chyba nic nie ma zbytnio przydatnego. Zaraz zobaczę. O, ja widzę coś przydatnego. Widzę czerwone dwa guziczki. O! O nie, Paweł. Trzeba będzie tym sterować. Co? Tak. Tym statkiem? Tym statkiem. Tym wielkim czymś? Tym wielkim czymś. Dobra, bo widzę, że jesteś, ja jestem, czekam na ciebie jestem. W pozycji lamy oczywiście. I słuchaj, jak pociągniesz dźwignię, to ona się przemieszcza i tylko nie wiem po co są dwie dźwignie. Może jedna w prawo, druga... Wiesz co, czekaj, bo Czekaj, w złą stronę. Tak. Czyli jedna jest chyba do przodu, a druga skręca, czyli ty będziesz płynął do przodu, a ja skręcam. Na razie czekaj, uważaj, skręcam. Chyba skręcam. Skręcam? Dobra, i płyń do przodu. Płynę. Płyń do przodu, dobra, dajemy. I teraz zwalniam dźwignię. Ona dalej skręca, kurde, muszę trzymać chyba. To może moja skręca też. Tak myślisz? A czy, jeśli... Że nie wiem, a naciśnij do przodu. Czekaj, ja tak jakoś dziwnie zaczęłam tańczyć na tej Pociągnę do tyłu, zobaczę co się stanie. Nie wiem, czy nie zaczniemy się cofać. Opatrz! Dawaj, skręcamy w złą stronę. Dawaj. A, czyli jednak... A, czyli są dwa do przodu Obydwa chyba, muszą być, tak. I teraz zastanawia mnie to. Po pierwsze, czy musimy się dostać tutaj? Tam tutaj? Do tego portu w tle, zobacz. A tutaj też coś jest i jest jakaś, widzę, kolejka. A w tle jest, zobacz, port. To płyniemy do portu, czy płyniemy tutaj, gdzie już jesteśmy? Chyba do portu, tak mi się wydaje. Dobra, no dobra, no to płyniemy. Tutaj byśmy to musieli skakać. Widzę, że to byśmy musieli po prostu skakać. Skręcamy. Dobra. I do przodu. Okej. Okay. Ja to coraz najwyżej się zderzymy, to nie jest, wiesz. Znaczy, nie no, trzeba ładnie w porcie zaparkować, zobacz. Mamy tutaj, w ogóle zobacz, że my idziemy cały czas, nie wiem po co, wystarczy trzymać dźwignię, nie trzeba iść do przodu, żeby kierować. I czekaj, teraz musimy skręcić, nie w tą stronę, ty musisz do tyłu. Dawaj Dobra. Do tyłu, zaparkujmy to ładnie. Parkujemy. Parkujemy, słuchajcie, nasz mały pojazd. Zobaczymy jak to będzie. Chyba za mało, ciągnij mocniej. Dobra, patrz, okay. Mamy to, do przodu teraz. Do przodu! Do przodu! Cała, jak to się mówiło? Cała naprzód. Nie, to jakaś taki jest, był taki żargon statkowy i że się mówiła, tak? Że cała coś tam. Cała naprzód, tak mi się wydaje. Dobra, wiesz co, ja już czuję, że ja już mogę sobie wyjść. Okay. Mamy saving, więc jesteśmy. To udało nam się dopłynąć. To i ja sobie, pyk! I w sumie, słuchaj, ja ile też możemy zaraz piąteczkę przybić, ale widzę, że zostałeś w tyle, to ja oczywiście biegnę dalej bez zatrzymywania. Wchodzę na dźwig. Idę raczej za tobą. Wspinam się na dźwig. Jest jakiś guzik. Aha, tam będzie można chyba się przesuwać, wiesz? Ej, wiesz co mi się wydaje? Że my i tak musimy dostać się w tamto miejsce i mogliśmy przepłynąć tam od razu. Myślisz? W sensie, no, tak mi się wydaje, no bo... Chyba nie. Jedyny kierunek, w jakim możemy się przemieszczać, w którym coś jest, to jest właśnie tam. Poczekaj, co to jest? Co nam to robi? Te dźwignie. Jak pociągniemy? Przesuwa nam dźwig. Aha. A i cały ten wózek, jakby ten taki dziwny, coś się... A co się stanie, jak to podźwignię pociągnę? Chyba trzeba złapać w dół. Okay. Trzeba złapać chyba za kontener. Ktoś musi po prostu to zrobić. Okej, okay, to... Ja jestem chętny. Okej, okay, dobra, ja będę tą, która pociąga za dźwignię. Czyli muszę ściągnąć dźwignię w dół. Da się jeszcze niżej, opuszczam te... Opuszczam, dobra, opuściłam. I ja chyba muszę ręcznie je zamocować, wiesz? Tak? Tak mi się wydaje. Czekaj, a dasz radę? Złapię. Myślę, że tak. Dobra, tylko no musisz próbuj. Mi pomóc trochę. No to pomagam Podjechać ci. Do mnie tutaj. Dobra, jestem. Powiedz, czy wystarczająco. I trzeba... Czekaj, tu nie... Jeszcze w dół muszę chyba, co? Uwaga, no. Ciągnę wajchę w dół. Okej.
Chyba za nisko. O, nie, dobrze jest. Nie zaczepiłem. No to zaczep, chwila. Zaczep. Ale będzie dobrze, będzie dobrze. Okej. Okay. Pracuj, czoklet, pracuj, w twoich no, dłoniach muszę, jest nasza muszę przyszłość. To, muszę to dobrze zaczepić, to jest takie trudne. O, czyżby? Nie. To może wolisz ciągnąć wajchę. Czekaj. Na szadę. O. Kurczę. Nie obiń się tym łańcuchem, bo się udusisz. Spokojnie. Boję się, że spadnę, wiesz? Ale tu jest saving w razie czego. Jak chcesz, to ja pójdę i ci pomogę, co? No, myślę, dobra, że tak. Będzie sprawniej, słuchaj, współpraca. Chociaż raz współpracujmy. I tak. Tutaj widzę, że ten... Ojejku, ten łańcuch... Dobra, no to... Zastanówmy się, czy my, aby na pewno potrzebujemy to zaczepiać, bo... Ojejku, ja też padłam. Bo może da się wejść tutaj i w inny sposób. Na pewno musimy dostać się na te schody, to jest to No to coś... w sumie mogliśmy chyba przeskoczyć po nich, tak? Ale nie wiem, czy z tego wagonu przeskoczymy, wiesz? Chyba będzie trzeba ten kontener... z wagonu, z tego kontenera... Trzeba będzie go trochę unieść jednak w górę. To jest chyba jedyna droga, okay, żeby wiesz co? To zrobić. Ja tutaj wyjdę na górę, zobaczę jeszcze z góry, jak to wygląda. No, a żeby po tym czerwonym wejść... Tak. Spróbujmy. Dobra, ja w takim razie lecę, będę królikiem doświadczalnym. Ej, to chyba wystarczy! Fajnie byłoby się pobawić w nie wiem, w dźwigowego, ale myślę, że to może być wystarczające. A ja znowu spadłem. Czemu mnie to nie dziwi? Czy to jest coś teraz, właśnie czy kogokolwiek to dziwi, kto teraz to a ogląda? Możesz jeszcze jedną rzecz zrobić, czyli podnieść mi ten dźwig trochę. Mhm. I podnieść i przesunąć do przodu. Wtedy ja będę tam i być może będzie saving i być może unikniemy w ten sposób oczekiwania na ciebie. Bo na razie jestem w dość niekomfortowej sytuacji, a ciebie tam nie ma. Już wchodzę, dobra, już jestem. Dobra. To teraz tak, musisz podnieść ją do góry, tą dźwignię na ścianie i przesunąć do przodu. Dobra, jadę w góry. Ile jeszcze? No jeszcze. Tak, jeszcze? Żeby uniósł się nad te schodki. Bo ja nie mam możliwości się wspiąć na to wyżej. Okej, dobrze, jeszcze trochę. Jeszcze trochę? Tak, dasz radę do przodu? O, tak, do przodu, poczekaj. Do przodu, nie do tyłu, do przodu. W sensie, tak, do przodu. Okej. Chyba się zaczepiliśmy, ale... O-o! Ale coś takiego chyba będziesz trzeba wykonać, wiesz? Że ty mnie tam wciągniesz i ja przeskoczę przez te schody, bo naprawdę nie czuję się na siłach, żeby zaczepiać te ogromne haki. Okej. Jeszcze do przodu. Dobra, czekaj, teraz do chyba góry. Trzymam ci tylko jedną ręką. Do góry wystarczy, teraz tak, do przodu. Abym się tylko złapała... Chyba nie do przodu. O, to do przodu, dobrze, do przodu. Okej. Jestem! Dobra. Jestem i schodzę na dół od razu, żeby znaleźć saving. Nie było savingu! No to szukaj. Dobra, czemu jeździsz do krawędzi? Słuchaj, wracamy i po prostu musimy to zrobić jak należy, zaczepić, żebyś ty miał też drogę tutaj wejścia, wiesz? Tylko co to da? To, że będziesz mógł, jak podniesiemy sobie odpowiednio ten niebieski wagon, to będzie można po nim przeskoczyć. Jak ustawimy go w odpowiedniej pozycji, rozumiesz? No tak. No to wracaj na pozycję z tym dźwigiem. Okej. Tylko mnie nie rozjedź! Dobra, jestem. W locie w ogóle wskoczyłam. No i ja w takim razie idę, próbuję zaczepić ten dźwig, a ty go opuść w tym czasie. Dobra, powolutku. Dobra, myślę, że już wystarczy. Stój! Dobra. Te emocje. I musisz delikatnie do góry, minimalnie, naprawdę Paweł, minimalnie i ja już ten hak prawdopodobnie wsadzę. Dobra, jest Paweł! Jest! Czekaj, jeden. Jest. Zostawiam to i idę jeszcze raz. Jejku, jakie to było trudne. To ja może podciągnę trochę nie, to. Nie rób nic, bo ja muszę ten drugi jeszcze zahaczyć. Słuchajcie, spędziliśmy już naprawdę dużo czasu na zakładaniu tych haków. To nie jest nasza mocna strona. Zdecydowanie wolę wspinać się, biegać po dachach, niż zaczepiać jakieś wielkie haki na wielkie kontenery. O nie, jeszcze źle weszłam. Dobra, zrobisz to. Okej, ja cię kręcę. Ja się tyle męczyłam, a ty to zrobiłeś praktycznie od razu. Czekaj tam teraz. Spróbuję cię podciągnąć. Okej. Mam nadzieję, że teraz te haki są na tyle mocno założone, że nie spadnie. Okej, pociągaj do góry. Tylko do góry. Do góry, nic więcej. Okej. Bo musimy zrobić to tak, żebym ja jeszcze mogła wejść tam. Wystarczy ci, żeby wskoczyć? No, tylko wiesz co, przesuń jeszcze do przodu, to on się wtedy pod kątem ustawi. Które to tak było jakby. To było do przodu. No tam masz widoczne, w którą stronę się rusza. Tylko musi być tak, żebym ja mogła też przeskoczyć. No kontener się powinien przesunąć już? Pod kątem. No jeszcze troszkę można. Ale ja mówię ci, że ja muszę wskoczyć jeszcze do ciebie. Wskoczysz przecież. Jak wskoczę do ciebie? No na dole. Po prawej stronie. O tam. Okej, dobra, niech ci będzie. Zaufam ci. Okej. Razie czego będziesz mi wciągać. Dobra. Dobra, już. Okej, to już pchnęłam. Słuchajcie, może spróbuję jeszcze górą, bo może się uda jeszcze to przeskoczyć. Ja cię kręcę. Hop. Okej, uda się, spokojnie, bo ten róg został... O nie! Miało być spokojnie!
Paweł, i pomóż! Już biegnę! Biegnę na pomoc! O nie, przewraca się cały kontener! Co? Jestem taka ciężka? Dobra, ostrożnie, okay. Wciągnij mnie za głowę. Może być za koronę. Już ciągniesz? Tak. Puściłam się. Ciągnę. Dobra. Czekaj. Dobra, mam to. Dobra. Okay, jesteśmy, dzięki wielkie. Idziemy w takim razie na schody raz jeszcze. Teraz postaraj się nie spaść. Okej. Okay. Ja cię kręcę. Ty też się postaraj nie spaść. To jest straszne. Ja w ogóle już, słuchajcie, jestem tak zestresowana tym, co tu się dzieje. I słuchaj, ej, dalej nie ma savingu. Ja nie wiem, o co chodzi. No coś tu dalej trzeba jeszcze zrobić. Nie wiem, tu jest jakaś woda. Tutaj przeskoczyć tutaj może? Tutaj jest. Tędy gdzieś? To się rusza! Poczekaj, mam pomysł! Co? Gdzie? Jak? To się rusza! Jest saving! Okej, dobra, czyli w razie czego jesteśmy już bezpieczni. Dobra. Czekaj, weź, pomóż mi popchnąć to. Okej. Okej. O, uwaga! Szybko, chodź! Myślisz, że przypłyniemy pod spodem? Chyba nie, wiesz co, trzeba będzie... Chowaj się. Wiesz co, ja sobie... Ja idę górą. Tak myślisz? Patrz! Utknęłam. Chyba jednak trzeba górą. O nie, wpadłam! Czekaj, ale tutaj da się pływać. Ja tak? Mogę spokojnie chodzić w tej wodzie, tak. Aha, to mnie potrzebnie tą... A. Znaczy nie wiem, czy niepotrzebnie, bo dalej może być coś bardziej, powiedzmy, skomplikowanego. Słuchaj, tam coś... Tam jest jakaś jakby brama. Co to jest? Czy tam, wiesz co, chyba można ją przesunąć w drugą stronę, jakby tak? Się ją złapało. Okej, okay, dobra, mamy bramę. Tam są jakieś pudła, ja w ogóle się rozejrzę trochę tutaj, wiesz? Okej, okay, ja zobaczę, co jest za bramą. Co jest tutaj. Też są pudła i w sumie nic więcej. Dobra, tutaj też nic nie ma. No, czyli musimy iść po prostu w tamtym kierunku. Czyli trzeba było wysiąść wcześniej, mówiłam o tym. Ale nie wiem, po co nam te pudła? Czy musimy te pudła wrzucić do wody? Właśnie nie wiem, do czego by nam to było no potrzebne. Po co innego? One się unoszą. Może musimy przejść po tych pudłach. Myślisz? O tam daleko? No, może tak. Dobra, wiesz możliwe. Co? Wrzućmy je sobie, bo tak mi się wydaje, że może musimy skakać po tych pudłach. Możliwe. Zróbmy sobie tutaj drogę z nich. Dobra, próbuję przejść po pudłach. Nie ma problemu, nie ma problemu z przejściem po pudłach, także zapraszam pana. I okay. O nie, czuję, że to będzie straszne. Dobra, poczekaj, widzę, ja tu muszę... że świetnie się bawisz. Ja tutaj sobie poćwiczę trochę. Ja tu sobie muszę wyjść z wody. No dobra, zapraszam pana. I wiesz co, Paweł, chyba przed nami są trochę problemy, bo widzę coś, co raczej będzie pływać. Widzę bardzo dużo rzeczy do zaczepiania, czyli o nasza nie. Mocna strona. O nie. I teraz pytanie, czy my musimy w ogóle to odczepiać, czy ja spróbuję tam doskoczyć, wiesz? Okej. Okay. Czekaj, bo tu jest nie, jakieś... Nie, nie, to nie da rady. Tu jest jakieś coś. O, ale mamy saving w tym miejscu już. I co, chcesz to wpiąć? To się da oderwać? Może wejść trzeba po tej rurze na górze. Po tej rurze na górze! Yo. Na górze rurze! Na górze rurze! Czekaj, to ja spróbuję się podciągnąć. Wiesz co? Ja myślę, ej, to nie jest głupie. Ja tutaj już podciągnęłaś jestem, się? Tak, weszłam po tobie. O! I co tam jest na górze? O nie, wpadłam do jakiegoś zbiornika z wodą. Ale spokojnie, bo on jest dość płytki, nic tu nie ma. I co? Czekaj, sprawdzę po prostu. Tu jest, ja już wiem, Paweł, wspinaj się do mnie, bo my... Tylko ja nie mogę się pójdziemy po tym korku. Nie wespnę się po tym, bo nie sięgam. Chyba możesz sięgnąć, bo tam jak złapiesz się góry... Patrz, bo tu jest... Do it. Czekaj. Wierzę, że ci się uda, bo słuchaj, bo wydaje mi się, że to jest zobacz. Droga. Nie da się wspiąć tutaj. To ja muszę ci podciągnąć do siebie. Albo poczekaj. Co z tą tratwą? Można gdzieś dopływa. Ale wiesz co, bo ja chciałam ominąć pływanie tratwą i przejść po prostu na drugą stronę tego... Poczekaj, a jakbym no dobra, no to spróbował, płynie. Czy to mnie popchnie? Chyba tak, bo to był prąd wodny. Mhm, dobra, płynę gdzieś. Dobra, spróbuj złapać się tego kabla i ściągnąć go czy coś. Okay. Złapiesz ten kabel? Znaczy ten łańcuch? Mhm. Dobra. O, i stoisz, i jakbyś go zaczepił do tratwy, tylko musisz go ściągnąć, a ja słuchaj, ja pójdę górą, zrobisz to? Będziemy mieli wtedy tratwę. Ja zobaczę, co się dzieje, skoro już tutaj jestem na górze. Nie. To spróbuję nie zdążę. Skorzystać z tej okazji. Ale wiesz co? Tutaj wskoczyłem. Okej, okay. A co z tratwą? Zatrzymała się. Okej, okay, to dobrze, nie ruszaj jej. Dobra. Jak jest zatrzymała się, to znaczy, że jest bezpieczna, ja do ciebie idę. Okej. Okay. Ej, powiem ci, że to jest fajne. A może nie muszę do ciebie iść, tylko mogę w ogóle iść dalej.
Być może, a! Poczekaj, co tu dalej? O, uważaj! Dobra, czyli jednak idę. Tu jest kolejna klatwa w razie czego. Ej, a tu jest jakaś rura. Czy ty to widzisz? Aha. Weźmy tam, spróbujmy wejść. Bo co, ona, chyba, ona jest ślepa. Nie jest ślepa, wygląda na nieślepo, wygląda jakby dobrze widziała. Hmm. Patrz, widzę jakąś rurę. Czekaj, ja, może... widzę tam w głębi coś jest i myślę, że spróbujemy tam się wspiąć. Okej, czekaj, możesz, ja cię pomogę ci. Nie wiem, czy to pomogło mi, czy nie. Ale jesteś na górze. Ale jestem na górze, słuchaj, idę rurą. I czy tam coś jest? Wejdź tutaj do mnie, pójdziemy tam razem, ja się boję sama, tam jest ciemno, tak, da się iść rurą. Ej, to jest super, słuchaj, boję się, co jest po drugiej stronie rury, ale myślę, że sprawdzimy to. Dobra, nadzieję, ja tylko muszę w jakiś sposób tutaj wejść. Do góry ręce i łapiesz się, a dobra. Ja cię złapię też, spokojnie. Chodź do mnie, Paweł! Hop. Dobra. Pociągnij się. O. Mam cię, łap się tutaj do mnie, chodź. Dobra, dobra, jestem, chodź. jestem. Chodź, idziemy. Idziemy. Dobra, strasznie jest tu ciemno i czekaj, gdzieś dotarliśmy. Czy to jest jakieś nowe miejsce? Proszę, czy to powiedzcie, czy to będzie stare miejsce? Się. Ej, to są jakieś rury. To jest coś nowego. Ej, chyba. Boję się, że to nie jest coś nowego. Myślisz? Czy to znaczy, jakieś inne przejście tędy by było? To jest na pewno jakieś inne przejście, tylko pytanie, czy to przejście doprowadzi nas do przodu, czy do tyłu? Nie chcę, nie żeby coś, ale ty można sobie iść wodą. A ja chciałem skakać po tym. Dobra. Okej. Okay. Czyli jesteśmy w jakimś kanale, słuchajcie. Jesteś, tutaj też można płynąć dalej tym kanałem. Okej, okay, zobaczmy, co jest dalej. Czujesz to? No, coś... Coś tutaj nieźle daje. Coś, wiesz co, to chyba wiem, jakie to są kanały. Ej! Wiem, gdzie jesteśmy! Na początku tego poziomu. Dobra, wracamy. Ale słuchaj, nie ma tego złego. Przynajmniej sprawdziliśmy, co się kryje w kanałach. Są to bardzo urocze kanały, moim Jasne, zdaniem. Jasne, bardzo, bardzo urocze, pachnące. Kurczę, liczyłam na to, że ta rura doprowadzi nas w jakieś ciekawe miejsce. Znaczy, doprowadziła, no ale myślałam, że do przodu raczej, a nie do tyłu. Biorąc pod uwagę nasze pirackie zdolności i to, że ty wolałbyś zginąć na bezludnej wyspie niż płynąć, to po prostu się boję. Tam jest guzik. Możemy dopłynąć do końca. Tam jest skrzynka. Co? Tam są drzwi. O, czujesz, dobra, co musimy zrobić? Dobra, tutaj, chodź. Ja wiesz co, ja może poczekam na ciebie. Ty to zrób, idź. Okay. Tylko jakoś musimy się dostać do skrzynki. Poczekaj, zanim spłyniesz. Wróć, pomyślmy nad tym. Najpierw trzeba jakoś zdjąć skrzynkę. Tu jest druga tratwa. Mhm. I może wydostańmy najpierw tą drugą skrzynkę, znaczy tą skrzynkę weźmy na tratwę, przełóżmy ją tam. Bo wydaje mi się, że tam może być coś niebezpiecznego, widzisz? Ta woda płynie w jakimś kierunku, ale dalej czy, nie widać tej wody, to przejdziemy znaczy, tędy? Że może być wodospad. Chyba się tu jest chyba za głęboko, co? Żeby czekaj. Przejść? Znaczy nie sądzę, żebyśmy mogli przejść, skoro mamy tratwę. Słuchaj, ja się przytrzymam tego. No to wiesz co, tu właśnie o to chodzi. Chodź do mnie. Trzeba wejść na tratwę, no. Rozpędzić ją i się na przykład złapać tego słupka, żeby zakręcić. Czekaj, to ja spróbuję iść. Okej, okay, tratwa płynie. Powoli tak, no, płynie. No tak niezbyt. Czekaj, to ja spróbuję złapać tratwę. Jak ja mam złapać tratwę się? Czekaj, chcę... Czekaj. Ręko druga, pomóż mi! Złap się mnie, o. Ale nie! O, nie chciałam tego to, zrobić! O. Spadłem. Czekaj, spróbujmy tak, złapmy się podłogi jedną ręką, drugą ręką łapię się tego. Złap się tego, dobra. Słuchaj, ja mam tą tratwę, trzymam. Jesteś daleko czy blisko? Jestem daleko. I co teraz? Nie wiem. O nie, nie masz tratwy. Tu jest tak, to jest za głęboko. To wiesz co? Spróbuję ci zrzucić tą tratwę, bo zakładam, że ona musi być no po prostu dostępna do jazdy dalej, więc... Nie znam spadu. Dobra, zrzucam łańcuch. Okej. Okay. I ja przy okazji się rozejrzę, co tutaj może się kryć. Dobra, albo może tam będzie saving. Dobra, liczę na to. Okej, okay, złapałam się, mam guzik. Tu jest kolejna tratwa. I wiesz co? Tu jest wodospad. Wodospad, tak, okej. Okay. I chyba nam tratwę. Tak. Porwało. Tratwa umiera, czyli wiemy, że. Ale się nowa zrobiła tutaj u mnie! Okej, okay, to dobrze, to szybko wskakuj na nią. Wskakuj na nią i musisz ty dostać się w takim razie tutaj do tego. O nie, ta druga. O, co ja robię? Dobra, szybko tratwo, nie odpływa i odpłynęła. Wiesz co jest problemem? Tamta tratwa utknęła. Dość daleko. I co teraz? Poczekaj, teraz tutaj płynie, niech ta spadnie tratwa i ja znowu będę miał kolejną. Dobra. To jest o tyle dobry pomysł. Ja trochę utknęłam, bo ta tratwa, jak ja zaskoczyłam tutaj, to ona... znaczy, jak ja zeszłam z niej w ogóle, to ona popłynęła sobie dalej i utknęła przy drzwiach. I teraz podskocz. I teraz pociągnij się. I jedną ręką się puści, złap się gdzieś wyżej.
jak jesteś pociągnięty. Spróbuj w ten sposób to zrobić. Nie da się, nie, bo opada za Dobra. Nim się... No to słuchaj, ja muszę to zrobić w takim razie solo. Bo nie widzę innej opcji, nie mamy trawy. Uważaj. Utknęłam, boję się iść dalej. Idź na YOLO. Nie mogę zrobić tego na YOLO. Na YOLO to ja zaraz się spierdzielę stąd. Zdążysz się rozpędzić zanim spadniesz. O nie, to jest za daleko. Ja tego nie zrobię. Rozpędź się. Jak mam się rozpędzić na tym klocku? Po prostu po rurze musisz jeszcze ten kilka centymetrów skorzystać z tego, że masz rurę. O nie. I nie dotrę. Czekaj, a spróbujmy się złapać po prostu z rozbiegu tutaj tego. Myślisz? Znaczy, fajnie byłoby jakbyś, jak ja trzymam ręce do góry, nie podchodził, bo cię łapię za głowę. No nie, trochę brakuje nam. To jeszcze raz resta. Nie resta! Nie! Mam tratwę. Słuchaj, idę do ciebie. Okej. Okay. Poczekaj na mnie tam. Kurde, ten łańcuch, jakbyś mógł pociągnąć go, żeby go zrzucić. Wiesz co, poczekaj. Może mi się uda zaczepić to. Spróbuj się za niego złapać na razie. Dobra, poczekaj, żeby tratwa nie odpłynęła. Kurde! Nie! O nie! Czekaj. Ej, wiesz co, a może ja po tych skrzynkach wdrapię się do ciebie po prostu, poczekaj. Spróbujmy. Nie wiem, czy to się uda, ale widzę tutaj szansę. Wiem, że kombinuję jak łysy koń pod górę, ale naprawdę widzę szansę, żeby to zrobić. Okej. Okay. Wiesz co, wydaje mi się, żebyś mógł mnie złapać. Ale nie jestem pewna. Poczekaj, gdzie ty jesteś? Tutaj na górze. Aha. Czekaj, o jestem. Wdrapię się. Jestem, okej, okay, czy to jest głęboko? Nie. Nie, tu jest płytko, bo już chodziliśmy. No to mamy przejście, zobacz. Jejku, powiem wam szczerze, że było ciężko. Przez przypadek jeszcze zrestartowałam level i to była masakra, bo wylądowaliśmy z powrotem na plaży. I słuchaj, teraz tak. Musimy dostać się do skrzynki. Ta tratwa przydałoby się ją zatrzymać jakoś. W razie czego mamy takie przejście, dobra, powiedzmy to wiesz łatwe co? Tutaj. Zrobimy to. Zrobimy to tym łańcuchem, tylko muszę go... Tylko nie wpadnij. Mhm. Nie, bo go odczepisz. No właśnie o to chodzi, czy nie? Nie, z tej strony nie, on musi być ściągnięty stamtąd. I ty wymyśliłeś, że tą tratwę musimy zaczepić na tym słupku? Wiesz co, na tym słupku albo tamtą tratwę. Cały łańcuch przeciągnąć do tamtej tratwy i tam zaczepić o jeden ten i pchać ją jakby. Ciągnąć od brzegu. Czyli to musimy zdjąć cały łańcuch z tej tratwy, tak? No tak mi się wydaje. To dobra, to weź zdejmij ten łańcuch. W sensie, a zdejmij tylko z tej strony. To nie jest takie proste, jakby się wydawać mogło. O, i pociągnij mnie po prostu. Idź wzdłuż brzegu i ciągnij mnie. Może musimy zaczepić obie tratwy. Spróbuj przesunąć się do przodu trochę. Nie, spadnij. Okej, okay, tratwa płynie. Ja cię spróbuję przyciągnąć do tamtej tratwy. Okej. Wiesz, co się stanie? Zaczepią się na tym słupku. Tak. I popłynął. Okej, okay, zrobimy to. Tylko trzymaj się teraz słupka, żebyś nie pobiegł w drugą stronę. Czekaj. Tak, żeby ta tratwa nie przypłynęła, jakby wiesz, po drugiej stronie. Dobra. Okej. Okay. Zaczepiam tą tratwę, bo musimy ją tą tratwę przeholować. Jejku, to jest takie trudne. Ja się zaplątałam w tym. Łańcuch się pod tratwą zaplątał. Nie możemy jego stracić. Nie możemy stracić łańcucha, bo łańcuch jest nam niezbędny. Czekaj, to się trochę przesunę może do ciebie bardziej. O. Bo jest za krótki. Czekaj, bo to się rzeczywiście chyba zaplątało. O nie, spadłem. Spadłeś? Wiesz, masz tam teraz wejście w miarę stabilne, więc okay. Nie ma co się martwić. Nie, ja też spadłam. Ona się obraca tam, gdzie powinna. To teraz musimy, słuchaj, skoro już udało nam się po tych 58 minutach stania w tym miejscu na tej tratwie, udało nam się troszeczkę odepchnąć. Chyba jeszcze trzeba trochę spróbować. Dobra, czekaj, w takim razie... Okej, okay. Ona chyba jeszcze bardziej skręca. Dobra, i teraz tak, trzeba wskoczyć tam szybko po skrzynkę. Okej. Okay. Dobra, jestem tu. Płyń na tratwie, spróbuj się zatrzymać w dobrym miejscu. Podam ci skrzynkę. Łap skrzynkę. Czekaj, złapiesz? Gdzie jest skrzynka? Nie widzę, na nie górze. Widzę. O nie, spokojnie, już to mamy. Mamy to. Mam skrzynkę. Tylko teraz nie stracić skrzynki. Dobra. I czekaj, tamtą tratwę jakoś podprowadzić może. Nie wiem, czy to zrobimy. I jest łańcuch. Patrz. Pytanie, czy teraz to patrz nie zrzuci nam tych dwóch skrzynek. Teraz się zablokowało. Dobra, to ja ci podaję skrzynkę. Spróbuj ją przechwycić, przenieść na tamten guzik. Okej. Okay. Dobra. Tylko nie spadnij. Spróbuj to zrobić. You can do it. You can do it. Cała, słuchaj, nasza przyszłość leży w twoich rękach w tym momencie i jest to skrzynka. Tak!
Tak, chodź do mnie. Chodź do mnie, idę. Bo tam się drzwi otworzyły. Chodź szybko do mnie, chodź, to przytul się do mnie, szybko. Przytulamy się, jest, tutaj udało nam się to skończyć. Chodź, końcu, idziemy, biegniemy tutaj. I słuchaj, jesteśmy w kolejnym etapie, który, słuchajcie, zobaczycie już u Czokleta. Bardzo się namęczyliśmy tym odcinkiem, więc koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. Jesteśmy cali, czerwoni, zmęczeni. No i pełni energii, żeby zacząć kolejny odcinek u Czokleta, jeśli tutaj będzie 2000 łapek w górę. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!